Radio Strada. 5 minut po 15, to Radio Kraków, magazyn Radio Strada. Program realizuje Wojciech Wasiaga. Dzień dobry, mówią Państwu. Fryderyk Zyska. I Marcin Koczyba. Fryderyk jest, oprócz tego, że naszym kolegą redakcyjnym, wykładowcą akademickim Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, co dziś akurat jest szczególnie ważne. Tak, istotne bardzo, bo gościmy również w studiu moich studentów, panią Annę Jaszczyk. Dzień dobry. Panią Aleksandrę Karolak. Dzień dobry. I pana Tycjana Twardowskiego. Dzień dobry. I to dlatego, przypomnę naszym słuchaczom, albo jeżeli pierwszy raz słuchacie Radio Strady, to dlatego, ponieważ w ubiegłym roku, 4 listopada, rozpoczęła się współpraca pomiędzy ASP, Wydziałem Form Przemysłowych, a marką Rolls-Royce Motor Cars. To pierwsza w historii taka współpraca, zarówno w historii polskiego szkolnictwa wyższego, ale również w historii tej właśnie marki brytyjskiej, gdzie powierzono studentom pracę nad projektem, co prawda klucza do przyszłego Rolls-Royce'a za 30-40 lat, ale tego typu projekty zwykle nie są wypuszczane na zewnątrz dużych biur projektowych. I dziś będziemy rozmawiać odrobinę właśnie o tym projekcie, którego finał miał miejsce 3 lutego 2023 roku i właśnie nasi goście są zwycięzcami. Ich projekty zostały w szczególny sposób nagrodzone. Mieli możliwość odwiedzenia Goodwood, serca marki, zobaczenia tych wszystkich miejsc, które albo są dostępne, jeżeli jesteśmy wyjątkowym klientem tej marki i specyfikujemy bardzo wyjątkowy model, albo jest się z Krakowa, z ASP, projektantem, młodym projektantem i można zajrzeć za kurtynę do tego czarodziejskiego ogrodu w Goodwood. Pięknie powiedziane, nie mam nic do dodania, kończymy audycję. Zajrzyjcie koniecznie na facebookową stronę Radio Strady, tak. Tam są zdjęcia. Przede wszystkim gratulacje, bo to naprawdę wielkie wyróżnienie i to, co Fryderyk powiedział, że jedyni na świecie, tak? Bo nikomu innemu się to nie udało, więc jesteśmy dumni, że to krakowska uczelnia i że w krakowskim radiu o tym mówimy. No i teraz przypomnijcie pokrótce może, jakie były wasze projekty. To, czym zachwyciliście. Mój projekt to właściwie nazywał się The Eye of the Spirit of Ecstasy i mówił poniekąd o tym, jak stworzyć więź między właścicielem auta i między kluczem, tak żeby porozumiewał się zarówno klucz, jak i właściciel wspólnym językiem. Mhm. Tak. Pani Aleksandro? Mój kluczek był dosyć biżuteryjny i on był zainspirowany tą piękną podsufitką Rolls-Royce'a, takie miliardy świecących drobinek, które oplatają użytkownika i w jakiś tam sposób są z nim zjednoczone. Ale nie jest to biżuteria, która jest statyczna, jest to biżuteria taka trochę efemeryczna, latająca wokół użytkownika, tak, przenosząca bardzo, się na pojazd. A to Eye of Spirit of Ecstasy, pani Anny, też jest obiektem przestrzennym, który możemy w dowolny sposób modelować. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy obserwowali źrenicę, żywą źrenicę, mając ją w ręce i w ten sposób komunikujemy się z pojazdem. Panie Tycjanie, pana koncepcja? Moja koncepcja nazywała się Soulstone i właśnie łączyła ona obiekt fizyczny, biżuteria, z zapachem, co tworzyło taką personalną więź z pojazdem, czy taką podróż do wspomnień danego użytkownika. No i jeśli nasi słuchacze teraz słuchając myślą sobie niemożliwe, to mówię, jesteście w błędzie. Tak, bo wszystko jest możliwe. Te projekty zostały wyróżnione. W sumie w projekcie brało udział 111 studentów. Na Wydziale Form Przemysłowych mamy ponad 130 osób, które studiują, więc praktycznie cały wydział był zaangażowany w tę współpracę. 95 prac zostało zgłoszonych do finałowego etapu. Z tych prac zostały wyłonione te, o których dzisiaj rozmawiamy, ale tych wartych rozważenia i te, które będą rozważane przez koncern, jest dużo, dużo więcej. Ty wspomniałeś, Marcinie, że to wydaje się być niemożliwe do wdrożenia. Marka nie decydowałaby się na tego typu współpracę, gdyby nie chciała wykorzystać tych pomysłów. Więc pomysły naszych polskich, krakowskich, młodych projektantów są rozważane i rozwijane dalej w Goodwood, więc możemy się spodziewać, że w przyszłości do pojazdów, nie tylko tego producenta, ale możliwe, że do wielu marek będziemy właśnie wkraczać, komunikować się z pojazdem. Ten klucz przestanie być jedynie narzędziem do otworzenia drzwi i bagażnika, będzie
dosłownie kluczem i w cudzysłowie kluczem do dużo większej gamy doświadczeń. No i nośnikiem, tak? Wielu różnych informacji, doznań, bo to jest coś, co właśnie nie służy do otwierania drzwi, ale jest sposobem dostępu do pojazdu, tak bym to nazwał. Bardziej sposobem niż przedmiotem. Tak. W tym procesie tworzenia, podczas tego, zdaje się, długiego etapu, ale te 3 miesiące, które pracowaliśmy nad projektami, minęły bardzo szybko. Byli zaangażowani właśnie również przedstawiciele i projektanci z Goodwood, bo i Frank Timan, który jest szefem komunikacji marki na tę część świata, ale i szefowie działów projektowych, takich jak Felix Kilbertus, projektanci nowego Ghosta i Kalinana i Fantoma, Martin Simet i Henry Clark, to są ludzie, którzy na co dzień pracują w Goodwood i z którymi nasi studenci mieli możliwość porozmawiania, kontaktu i dowiedzenia się, czy w dobrym kierunku zmierza ich koncepcja. No i finalnie w Goodwood ostatnio ta trójka miała okazję poznać szefa wszystkich szefów projektantów, czyli takiego naszego guru projektowego, Andersa Worminga, który decyduje o tym, jak będzie wyglądać luksus na 4 kołach w świecie motoryzacyjnym. Ten luksus wydaje się nie mieć końca, bo ciągle zaskakują nas producenci nowymi rozwiązaniami i pokazują nowe możliwości samochodów. No a ta marka rzeczywiście jest liderem tego typu działań, więc można przyjąć, że to, o czym tam się mówi, to jest naprawdę taki szczyt szczytów, czyli to miejsce, gdzie wyprzedza się resztę świata. Myślę, że można tak powiedzieć, ale też obserwując, czy przygotowując się do tego procesu projektowego, nasi studenci musieli globalnie spojrzeć na motoryzację, zobaczyć, co tworzą w Mercedesie, co tworzą w Audi, w BMW, Nissanie, po to, żeby mieć takie poczucie, że ta propozycja, którą przygotowują, nie jest tylko dla tego jednego brytyjskiego producenta odpowiednia, ale mogłaby się spisać we wszystkich markach, a następnie pójść o krok dalej, tak jak robi to właśnie Rolls-Royce, czyli stworzyć coś, co będzie naprawdę wyjątkowe. To my teraz pójdziemy w kierunku informacji dla kierowców i za moment wrócimy do Państwa. Radio Strada. Wracamy do naszej rozmowy o wyjątkowej uczelni, wyjątkowych studentach i wyjątkowym projekcie, który już się zrealizował, został zrealizowany, same się nie realizują projekty, tak, przeważnie. Razem z nami w studiu moi studenci z Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej ASP, pani Anna Jaszczyk, pani Aleksandra Karolak i pan Tycjan Twardowski. Są autorami prac, które zostały nagrodzone wizytą w Goodwood. W sercu, tak, i myśmy już o tych pracach opowiedzieli, teraz opowiedzcie o wizycie. Tak, jakie, to może oddamy głos naszym gościom. Jak było? Wspaniale było. Dziękuję. To na tyle. Co, a coś więcej powiemy? Czy coś wam się rzuciło w oczy? Spodziewaliście? Mieliście jakieś oczekiwania? Patycjan widzę, że jest cały przygotowany do tej wypowiedzi. No, myślę, że poza jakby aspektami samych atrakcji, które nam zapewniły osoby z Goodwood, to ciekawym dla mnie doświadczeniem było właśnie samo przebywanie z tymi projektantami i projektantkami, którzy tam pracują, i jakby wyciągnięcie takich informacji o kontaktach interpersonalnych. I właśnie myślę, że to było takie dość... Podanie o pracę pan tam już złożył, czy jeszcze pan się wstrzymuje? Bo nie wiadomo, jaki mają socjal i czy się opłaca, tak? Już no, wysłał. Pracujemy nad tym. Ale proszę powiedzieć, czy jest coś takiego, że jak pan wrócił, to myśli pan o tym w kontekście Goodwood, że nie mówię teraz o propozycji pracy, ale o czymś, co pan zobaczył, co na panu wywarło szczególne wrażenie, co pan ze sobą zabrał w sobie z tego Goodwood? No myślę, że też jakby zaskakujące była właśnie relacja między pracownikami w samym Goodwood. Też ten kontakt między osobami z najwyższych szczebli, a z tych niższych. Rozumiem, że on był bardzo przyjazny, tak? Bardzo przyjazny, tak, tak. Widać było, że wszyscy tam się przyjaźnią i ogólnie atmosfera była super. Pogodę też zabraliśmy z Polski ze sobą, więc od razu... Czyli relacje międzyludzkie najbardziej pana tam, rozumiem, w tej firmie urzekły. Tak, tak. No oczywiście pomijam wszystkie atrakcje, które tam były. No właśnie, tak. Ale... Jestem ciekaw, co myślę. Nasi słuchacze chcieliby znać je.
To może dziewczyny. No myślę, że odwiedzenie na pewno samej fabryki i też zobaczenie faktycznie, jak to tam działa i jak ci ludzie też właśnie ze sobą współpracują, to było niesamowite. Jak głęboko was wpuścili? Czyli mówiąc inaczej, co udało wam się zobaczyć? Nie pytam, co schowali, bo tego pewnie nie wiemy. Nie wiemy, czego nie zobaczyliśmy. Aha, no właśnie. Ale co zobaczyliście? To takie rzeczy, które właśnie tak, jak pytałem pana Tycjana. Co pani w sobie przywiozła takiego, że myśli pani o Goodwood i pierwsze skojarzenie, pyk, to jest to? Myślę, że na pewno motywację do dalszej pracy. To na pewno tak zdecydowanie całe jakby to wydarzenie wpływa, daje takiego kopa do dalszej pracy, żeby robić więcej i więcej i że to jest takie środowisko, w którym też by się chciało kiedyś pracować. Pani Aleksandra. Co ja ze sobą przywiozłam? W sobie. No bo ze sobą to nie pytam. Nie? Polacy na wyjazdach różne rzeczy przywożą. Wodę więc plastikową i mydełko. Pamiętam cały czas rozmowę z projektantami w atelier. Byli to dosyć młodzi projektanci, jeśli mogę tak powiedzieć. I no, zrobiło na mnie to wrażenie, że mimo tego swojego wieku osiągnęli coś takiego i bardzo mi to imponuje, mówiąc szczerze. I tak samo jak powiedziała Ania, imponuje, bardzo mi to, mnie to motywuje. A jakieś, nie wiem, miejsce, gdzie projektują, jakieś urządzenia, czy... O czy... tak, byliśmy na hali, widzieliśmy linię produkcyjną. No i nie powiem, że nie zrobiła na mnie wrażenia. Ta cała precyzja, z jaką są wykonywane poszczególne etapy, no robi to wrażenie, naprawdę. Ale to ta linia produkcyjna, gdzie faktycznie montuje się samochody? Faktycznie montuje się... To prawda, że oni to robią we frakach? Nie. My byliśmy we frakach. Ale faktycznie studenci, czy ogólnie mieliśmy okazję zobaczyć miejsca, do których są niewpuszczani, czy nigdy nie są dostępne dla wielu odwiedzających. Tak? Trzeba być naprawdę wyjątkowym klientem, żeby w ogóle móc tam się pojawić. Widzieliśmy nie tylko linię produkcyjną, ale wszystkie miejsca, gdzie pracuje się z drewnem, ze skórami. To jest też ciekawe, ta praca z drewnem. Fabryka samochodów i praca z drewnem, to dzisiaj brzmi trochę jak ogień i woda. A... I to na poziomie takim, który można by zauważyć, czy spodziewać się właśnie po pracach konserwacyjnych na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki. Tak? To jest taka precyzja, że tam nie ma prawa na tym drewnie, skórze być najmniejszej skazy, bo to wszystko jest zweryfikowane przez użytkowników, którzy mają wysokie wymagania. Coś, co... Znaczy, w naszej galerii, na facebookowej stronie Radiostrady państwo mogą zobaczyć część zdjęć, te, które prezentują to, co można było pokazać, a to, czego nie można pokazać, na pewno zostanie na długo w naszej pamięci, bo widzieliśmy też realizacje, które albo są prezentowane na targach jako one-off, albo były wprawką do wielu realizacji, które gdzieś tam są schowane w garażach na całym świecie i tego nigdy nikt nie pokazuje, nigdy nikt nie ma prawa sfotografować, więc my oczami mrugaliśmy i fotografowaliśmy. Z pamięci narysujecie. Dokładnie. No myślę, że moi studenci bez problemu daliby radę. Więc. I to, co zostało powiedziane, że to jest młode towarzystwo, które jest tą grupą projektantów. Wydaje się, że Rolls-Royce to jest stara marka, która musi być projektowana przez mężczyzn z długimi, siwymi brodami. To ZZ Top. To nieprawda. Oni inne rzeczy robią. To są ludzie tacy, którzy znajdują się dzisiaj w naszym studiu. Ale słuchajcie, bo to też takie pytanie, czy oni wam pozwolili, czy mają w ogóle jakieś takie muzeum samochodów swoich, które w historii gdzieś tam się pojawiały? Na miejscu była okazja zobaczyć sporo egzemplarzy, które właśnie były na przykład fotografowane albo na linii produkcyjnej wyjątkowe egzemplarze, bądź fragmenty wnętrza. I co najistotniejsze, na koniec, taką wisienką na torcie była możliwość zobaczenia nowego elektrycznego modelu Spectre, który jeszcze nie miał polskiej premiery, dopiero był po światowej premierze w Stanach Zjednoczonych, no i my mogliśmy w nim siedzieć, dotknąć go, zobaczyć. To była prezentacja zarezerwowana dla tych najistotniejszych klientów, czyli nasi studenci są brani pod uwagę w tych kategoriach rozważani. Brzmi dobrze. Tak myśląc o Goodwood i o tym, co tam widzieliście i o tych wszystkich rzeczach, tego się spodziewaliście? Tak to sobie wyobrażaliście? Czy to było zderzenie z zupełnie innym światem? Bo trudno sobie wyobrazić to, co tam jest. Znaczy, wydaje mi się, że na pewno było to coś nowego, ale myślę, że spodziewałam się, że poziom będzie wysoki i faktycznie tak było. No, na pewno nie rozczarowało. Tak. Tylko utwierdziło w przekonaniu, że jest to dosyć
niezwykłe. To wszystko, co się działo i dzieje u nas. Przesiadka z EasyJeta do Rolls-Royce'a też była ciekawym kontrastem. To było podjęcie w stylu Rolls-Royce'a. Od samego początku do końca byliśmy wożeni, podejmowani przez Kalinana, Ghosta, Fantoma. No, królewskie przyjęcie zagwarantowane przez Rolls-Royce Motor Cars. Ten projekt i to jego zwieńczenie, czyli wizyta w Goodwood, to jest dla was jakiś taki też element tego utwierdzenia się w przekonaniu, że idziecie dobrą drogą? Na pewno. To nie jest zwykła wycieczka turystyczna, prawda? To jest coś więcej. No ja mogę mówić tylko za siebie i powiem szczerze, że no, trochę mi to dodało skrzydeł. Mhm. Mam nadzieję, że nic mi ich nie utnie. Nie, to po czymś takim to te skrzydła są dość odporne, no tak sądzę. I możliwość odbycia stażu również, który tej relacji, czy to jest takie też zwieńczenie tej relacji, więc otwiera się ta możliwość przed naszymi studentami być tam, tworzyć to i zmieniać wizerunek luksusu na całym świecie. Zresztą mieliśmy okazję poznać naszych rodaków, którzy pracują właśnie w Goodwood. Wielu tam Polaków jest? Część jest, więc było to miłym urozmaiceniem, gdzie na właśnie tej linii produkcyjnej, w tych specyficznych miejscach, gdzie pracuje się nad najlepszymi materiałami, czy z najlepszymi materiałami, słyszeć polski język. I byli również w drugą stronę zaskoczeni, że to nasi projektanci, nasi studenci tworzą te koncepcje, które wkrótce może oni będą tam montować. Wszystko to wskazuje na to, że prędzej czy później tam się znajdziecie, bo tu tak się układają wszystkie klocki w tej układance, że aż trudno uwierzyć, że miałoby być inaczej. Gratuluję wam, będziemy wam dalej kibicować. Nasze drzwi tutaj w audycji zawsze otwarte. O wystawie, o której zaczęliśmy rozmawiać przed programem, jeszcze porozmawiamy, bo chcielibyśmy też państwu pokazać parę rzeczy przygotowanych przez studentów ASP, ale będziemy o tym na bieżąco informować. Bardzo dziękujemy za uwagę. Wojciech Wasiak program zrealizował. Naszymi gośćmi byli pani Anna Jaszczyk, pani Aleksandra Karolak i pan Tycjan Twardowski. Bardzo wam dziękuję. Raz jeszcze gratuluję.